chiński, przepraszam, Szymon Ludwiczak, kask niebieski, Nikodem Szmut, kask żółty. To pojedynek drużyn z Rybnika i z Torunia, z Rybki Rybnik, Stal Toruń. Pieszczyński kask czerwony, Dubiński kask biały, Ludwiczak niebieski i Czmut w kasku żółtym. Za chwilę startujemy. Drugi bieg za nami, w nim 5-1 zwycięża ekipa Rybek Rybnik. Dawid Pieszczyński pierwszy, dla niego 3 punkty, drugi Szymon Ludwiczak, trzeci na mecie melduje się Mikołaj Duchiński, czwarty Nikodem Szmut. Czas 46 sekund 29 setnych, 46 sekund 29 setnych, to jest czas. A mamy jeszcze upomnienie dla Szymona Ludwiczaka za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze. Upomnienie dla Szymona Ludwiczaka za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze. 47.03 to czas biegu czwartego. A już widzimy młodych żużlowców pod taśmą startową. Zobaczymy ich w biegu piątym. Kacper Deska, kask czerwony, Dawid Pieszczyński w kasku białym, Bartosz Lewandowski w kasku niebieskim i Szymon Ludwiczak w kasku żółtym. Deska, Pieszczyński, Lewandowski, Ludwiczak, bieg piąty, za chwilę startujemy. On automatycznie ma 3 punkty, zdobywa 3 punkty w tym biegu. Drugi Bartosz Lewandowski, trzeci do mety dojeżdża Szymon Ludwiczak, czwarty Kacper Deska. Czas zwycięzcy 46.08, 46.08, czas zwycięzcy Dawida Pieszczyńskiego. Kolejny bieg,
pojedynek Częstochowsko-Rybnicki, Pokar Włókniarz-Rybki, Rybnik, Kacper Halkiewicz, Dawid Pieszczyński, Paweł Caban, Szymon Ludwiczak i tu również mamy zmianę pól startowych między Dawidem Pieszczyńskim i Szymonem Ludwiczakiem, którzy między sobą zamienili się polami startowymi. Zwyciężają bardzo pewnie Rybniczanie, znakomicie pojechali parą, bardzo ładnie, płynnie. Dawid Pieszczyński pierwszy, drugi Szymon Ludwiczak, trzeci Kacper Halkiewicz, czwarty Paweł Caban. 45-78, 45-78. Bieg 13, Dawid Pieszczyński, Szymon Ludwiczak już gotowi pod taśmą startową w kasku czerwonym i niebieskim. Czekamy jeszcze na Emila Maroszka i Macieja Kurzawskiego, kolejno w kasku białym i żółtym. To obsada tego 13 biegu. Polonia Bydgoszcz, Rybki Rybnik. Te dwie drużyny będą rywalizowały o punkty w 13 biegu. Zwycięstwo ekipy z Rybnika, bardzo szybki w tym biegu Dawid Pieszczyński. Dojeżdża pierwszy do mety, drugi Szymon Ludwiczak, trzeci Emil Maroszek, czwarty Maciej Kurzawski. Czas zwycięzcy 45-66, 45 sekund 66 setnych. To czas zwycięzcy Dawida Pieszczyńskiego.
Dawid Jestrzyński, kask czerwony, Jakub Bleński w kasku białym, Szymon Ludwiczak w kasku niebieskim i Franciszek Majewski w kasku żółtym. Franciszek Majewski w kasku żółtym, a więc KHS Toruń kontra Rybki Rybnik. Te drużyny powalczą o punkty w biegu 17. Bieg 17, zwycięża Dawid Jestrzyński, drugi Szymon Ludwiczak, czwarty Jakub Breński, w momencie nie dojechał Franciszek Majewski. 46,87, 46 sekund 87 Dawid Jestrzyński w takim czasie zwycięża w biegu 17. A w biegu 20 zobaczymy pod taśmą startową. Mateusza Łopuskiego, w kasku białym Dawida Jestrzyńskiego, w kasku niebieskim Antoni Kawczyński i w kasku żółtym Szymon Ludwiczak u obsada tego biegu. Jak widzimy, już zawodnicy z Rybnika, Dawid Jestrzyński i Szymon Ludwiczak, zamienili się polami startowymi, jak oczywiście doskonale wiemy, już kilkukrotnie to miało dzisiaj miejsce. Taki manewr jest dozwolony. Ich rywalami Mateusz Łopuski i Antoni Kawczyński. A więc w tym biegu Wybrzeże Gdańsk kontra Rybki Rybnik. Szymon Ludwiczak, drugi na mecie melduje się Dawid Jestrzyński, trzeci Mateusz Łopuski, czwarty Antoni Kawczyński. Jeszcze młodzi żużlowcy, dziękuję Państwu za czas zwycięzcy 47 sekund, dokładnie taki czas 47 sekund
0 setnych, 47 sekund, 0 setnych. Szymon Ludwiczak, Dawid Jestrzyński i Antoni Krawczyński.